Witajcie moi drodzy. Pozdrawiam Was serdecznie z Rzymu. To właśnie tutaj prowadzimy tydzień misyjny dla Jezusa. Tydzień dla Jezusa, tydzień ewangelizacyjny. I właśnie w tym kościele, w kościele pod wezwaniem świętego Alfonsa, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie jest oryginalna ikona tej Maryi, Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszam, abyśmy wyciągnęli swoje Biblię i rozważyli Boże Słowo. Do zobaczenia za moment. Skoro już wielu próbowało ułożyć relacje o rzeczach, które się wśród nas spełniły, według tego, jak przekazali nam ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa, postanowiłem i ja, po dokładnym prześledzeniu wszystkiego od początku, po kolei ci to opisać, najszlachetniejszy Teofilu, abyś uzyskał pewność tego, o czym otrzymałeś pouczenie. Jezus wrócił z mocą Ducha do Galilei. Wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy, a On uczył w ich synagogach, wychwalany przez wszystkich. Przyszedł także do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swoim zwyczajem wszedł w szabat do synagogi i wstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Gdy rozwinął tę księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana nade mną. Ze względu na Niego namaścił mnie, abym ubogim przekazał radosną nowinę. Posłał mnie, abym wziętym do niewoli ogłosił uwolnienie, a ślepym przejrzenie, abym załamanych odesłał w wolności, abym ogłosił rok łaski Pana. Po zwinięciu księgi oddał ją słudze i usiadł. Oczy wszystkich w synagodze były z uwagą wpatrzone w Niego. A On tak zaczął do nich mówić: Dziś w waszych uszach spełniło się to pismo. Kochani, przeszedłem się troszeczkę obok. Tutaj niedaleko jest Bazylika Matki Bożej Większej, inaczej Śnieżnej w Rzymie. Też ma piękną historię, ale nie chciałbym teraz o historii tego miejsca, natomiast chciałbym odnośnie Ewangelii z trzeciej niedzieli zwykłej. Bowiem w tej Ewangelii pokazany jest nam Chrystus, który mówi, że wypełniły się na Nim słowa proroctwa. Dokładnie Jezus mówi: wypełniły się dziś słowa Pisma, któreście słyszeli. Jezus mówi to w Nazarecie do słuchających w synagodze. I zastanawiam się, czy w moim życiu, to znaczy ja wiem, ale pytanie mam też dla was. Czy są w waszym życiu takie wydarzenia, co do których możecie powiedzieć, że wypełniły się słowa, które Bóg kiedyś powiedział? Jeżeli nie, to zastanów się, bracie, siostro, dlaczego nie masz takich wydarzeń? Czy może coś przeoczyłeś? Czy nie doświadczyłeś, albo czy nie odkryłeś też doświadczenia Boga? A jeżeli tak, to dlaczego? To czy świadczysz o tym? Mówisz innym? O tych wydarzeniach? A druga taka sprawa z tej Ewangelii, bo Jezus mówi, że ma misję. Duch Pański nade mną, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym niósł światu dobrą nowinę, skracając oczywiście myśl. To czy masz odkrytą w sobie misję od Boga? Jeżeli tak, chwała Panu, dziel się tym. A jeżeli nie, to spójrz swoje pragnienia, bo Bóg mówi przez święte pragnienia w życiu. Jakie są twoje pragnienia, jakie są marzenia? Jezus jest Bogiem pragnień, Bogiem marzeń.
I te dwie myśli odnośnie cudów, wydarzeń w Twoim życiu, które się spełniły, a które Bóg przyobiecał, i druga myśl odnośnie misji, zostawiam Tobie z tego świętego miejsca, z tego pięknego Rzymu, i chcę Was serdecznie pozdrowić od stóp Matki Bożej Śnieżnej, Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Te dwa sanktuaria tutaj sąsiadują ze sobą i korzystając z chwili wolnej nagrywam te przesłanie, te dzielenie się niedzielne dla Was serdecznie z Rzymu. Mam nadzieję, że niedługo będzie też vlog z tego mojego pobytu tutaj. I chciałbym, żebyśmy się krótko pomodlili. Może zwróćmy się dzisiaj do Maryi, skoro jesteśmy tutaj przy niej. Maryjo, która słuchałaś Jezusa i wypełniałaś Jego Słowo, naucz nas, jak mamy słuchać Jezusa. Jak mamy postępować według Jego wskazań. Jak mamy odkrywać swoją misję w życiu i jakie są nasze pragnienia. I czy te pragnienia są też Bożymi pragnieniami. Maryjo, ucz nas tego wszystkiego i ucz nas wychwalać Boga za wielkie dzieła, które dokonał w naszym życiu, tak jak Ty to czyniłaś śpiewając Magnifikat. Amen. Moi drodzy, dwie zachęty. Pierwsza, skupmy się na Słowie. Przeczytaj jeszcze raz Słowo Boże. Przemedytuj w ciszy. A druga zachęta to jest, abyś proklamował Słowo Boże na głos przez najbliższy tydzień. Ogłaszał je. Przeczytał po prostu w domu. Na przykład codzienną Ewangelię przez najbliższy tydzień. Tak jak to czytamy w pierwszym czytaniu, że Słowo Boże było proklamowane, ogłaszane. Na głos czytamy. To taka dwie zachęty. To tyle, moi drodzy. Dość nietypowa dzisiaj sceneria, nietypowy odcinek. Dziękuję Wam za wszystkie udostępnienia tego filmiku i innych filmików. Zapraszam na mój kanał na YouTubie, na inne filmiki, do subskrypcji tego kanału, do polubienia mojej strony na Facebooku, do obserwowania na Instagramie. Zostańcie z Bogiem. Błogosławionego tygodnia i do zobaczenia na różnych wydarzeniach w Polsce. Amen.